kosza Redeco. www.redeco.pl. Koszykarskie emocje we Wrocławiu. Przed nami Tauron Basket Cup. Turniej będzie wspomnieniem srebrnego medalu Mistrzostw Europy wywalczonego przed 50 laty przez polskich koszykarzy oraz zapowiedzią ciekawego sezonu koszykarskiego ze Śląskiem Wrocław w Ekstraklasie. W imprezie w hali stulecia wezmą udział gospodarze PGE Tour Zgorzelec, Telmet Zielona Góra i Armani Mediolan. Mecze w sobotę i niedzielę o 17 i 19.30. Atrakcje z basketem także w wykonaniu pań. W sobotę o godzinie 18 w hali Akademii Medycznej przy Wojciecha Zbrudzewa rozegrany zostanie inauguracyjny pojedynek pierwszej ligi Śląza, która zamierza się w tym sezonie włączyć do walki o awans. Podejmie Dekorex Pabianice. Wstęp na to spotkanie jest wolny. Pierwszy mecz o punkty w sezonie rozegrają w niedzielę siatkarki Impelu Wrocław. Piąta drużyna Ekstraklasy z ubiegłych rozgrywek podejmie o 14.45 w hali Orbita PTPS Piła. Wrocławianki mają jasny cel na nowy sezon. Chcą się włączyć do walki o medale Mistrzostw Kraju. Impel bardzo dobrze wypadł w meczach przedsezonowych. Wygrał turnieje w Twardogórze i we Wrocławiu. Stąd optymizm w drużynie przed inauguracją ligi jest naprawdę spory. Trudnego przeciwnika w szóstej kolejce Ekstraligi Kobiet mają piłkarki AZS-u Wrocław. Dolnoślązaczki podejmą w sobotę o 17 na stadionie AWF-u przy Paderewskiego Medyka Konin. Drużyna rywalek jest największym zaskoczeniem sezonu. W pięciu meczach zainkasowała komplet punktów i przewodzi stawce. Nasze akademiczki są sklasyfikowane na razie na najniższym stopniu podium. Ciekawe granie czeka nas też w weekend na boisku przy ulicy Sukielnickiej na Nowym Dworze. W sobotę i niedzielę między 9.30 a 17.00 rywalizować się będzie 5 drużyn w turnieju Pucharu Polski w softballu kobiet. Organizatorem zmagań jest UKS Softball Wrocław. W zmaganiach weźmie też udział drugi tym z miasta KSB. Rywalkami naszych ekip będą zespoły z Miejskiej Górki, Brzegu i Warszawy. Emocji w niedzielę nie zabraknie na Partynicach. Na wrocławskim torze wyścigów konnych zostanie rozegrany 13 dzień z gonitwami w sezonie. Będzie się działo. Koniecznie trzeba zobaczyć najciekawszy wyścig dnia, gonitwę o nagrodę stadniny koni Lesieniec dla 3-letnich Arabów na dystansie 2400 metrów. Bomba pójdzie w górę tym razem o 13.15. Do niedzieli można we Wrocławiu podziwiać czołowe szachistki kontynentu. W klubie Polonia przy Wita Stwosza trwa trzeci arcymistrzowski turniej kobiet imienia Krystyny Hołuj-Radzikowskiej. Tegoroczny memoriał jest najsilniejszym od lat turniejem kobiecym rozgrywanym w Polsce. W sobotę o 10 rozegrany zostanie turniej błyskawiczny, o 16 rozpocznie się 8 runda. W niedzielę natomiast zawodniczki powalczą o 10 w ostatniej rundzie turnieju. Zakończenie zmagań jest planowane na 15. Centrum Skłosza Redeco. www.redeco.pl.